Niedziela 16 czerwca 2024. Jest czwarta po południu. Słuchajcie, dopiero bolało. Jo jest w Mikołowie. Jademy dzisiaj trasą roweru Mikołowska, bo tak to się chyba nazywa. Mamy w planach kesze też. Mam nadzieję, że już pogoda się nie popsuje, może się wszystko poprawiać. Więc słuchajcie, dzisiaj też jest prawdopodobieństwo, że za jakiś mniej więcej 40 minut, 45 będziemy widzieć latające telewizory, bowiem trwa szpil polskiej reprezentacji ze Holendrami. Szpil na Euro 2024. Także istnieje prawdopodobieństwo, że zobaczymy te latające telewizory. A na razie zaczynamy. Nie przejmujemy się pierdołami. O, 1-1. Dobra. Sprawdzimy jeszcze, czy wszystko mamy pozawierane. Dotarłeś tu niestety autem. Zabierane. Ruszamy na rynek. Oby tam nie było jakichś kibiców. I słuchajcie, niestety jest tu strefa kibica i będzie bramka do Holandii. Ja. No już Kajsi wyjeżdżą z Mikołowa, fajny widoczek się tutaj szykuje, słuchajcie, euforia jest w tej chwili 2-1 do Holendrów, więc fantastyczna sprawa jak najbardziej. No teraz pół Polski mnie znienawidzi, no ale ja to mam gdzie, ja po prostu to przewidzią. Także rewelacja, humor się poprawił od razu. Zajebiście. A tam widać tychy i my tam na tychy właśnie jadymy. No, tu jest taka fajna trasa. Dali jest 1 do 2, 90 minut, a słuchajcie, Polacy prowadzili w tym szpilu z Holendrami i dali sobie wdupić już dwie bramki i przeżną wszystko, słuchajcie. Ach, ta gra. Piękna sprawa.
to takie polskie, w takim polskim zwyczaju. Rewelacja. Jestem dumny. No i tam my teraz jadymy, słuchajcie. Ja dobrze jadymy. I powiem wam jedno, że ktoś mnie może skrytykować tutaj, że ja się cieszę, że Holendry wygrywają z Polakami, ale powiedzmy sobie szczerze, z czym do ludzi? Taką tradycją już jest w polskim futbolu, że grają na mistrzostwa, dostawają się do nich jakimś cudem, bo to jest tylko i wyłącznie cud, że te baraże przeszli. Tak się cieszyli, tak się cieszyli. Teraz dostają łomot od Holendrów, słuchajcie. Normalnie, o tutaj mamy coś fajnego. Jakoś mapa. Nowy Sącz 2020, jasne. Rowerem przez PL, no proszę. Sieć tras rowerowej na terenie powiatu mikołowskiego. Bo my są na tym terenie. Tam mamy trasa rowerowo. Na Wyry, ja na Wyry i na Tychy, na Wyry, Żory i Tychy, słuchajcie, także fantastycznie. No, to wszystko jeszcze trwa, 90 plus 5. A my tu mamy trasy rowerowe powiatu mikołowskiego, na Kajuje. A nie wiem, kaj się pod Mikołowem. Kajś między Mikołowem a Wyrami. I to jest Śląsk, słuchajcie. No i genał wjechałem do Tychów. Blisko są też Wyry. Tychy Wilkowyje tutaj. Będziemy się kierować w stronę kościoła. Także mam nadzieję, że jakieś 3-4 godziny ta rajza potrwie, że za widoka wszystko skończymy. No i słuchajcie, jest też drugi powód do radości z kuli tego dzisiejszego szpilu. Następny będzie w piątek oczywiście, no z Austrią też będzie fajną rzecz. Jak przegrają. Ale to jest jubileuszowo, 10. porażka z Holendrami, także jest co świętować, jest co opijać, jest kofola, także fantastyczna sprawa. I połowa widzów na kanale teraz było. Ale ten kto mnie ogląda to wie, że ja się potrafię z tego wszystkiego napierdzielać. To już są Tychy Wilkowyje, słuchajcie, mamy tutaj piękno, nasza fana Śląsko, ja za nią fana Polsko, także piękna rzecz, święto rzecz. I tutaj mamy jeszcze takie oto napisy po niemiecku, Rest eines Volksschankens. Po polsku tutaj są wilki zagryzły, 22 owce, no proszę. Takie oto fajne tereny w Tychach.
test. Mi się zdarza, ja tu kiedyś już jechał. Czy tu przypadkiem nie ma czerwonego szlaku z Katowic? Do Goczałkowic? Chyba ja nie widzę oznakowań. Ale chyba tak. Chyba to tu jest. Tutaj jakiś glajzy. Szereka. A my cisnymy dalej. I genau, to jest ten szlak, o którym żeś gadał. Czerwony szlak z Katowic na Goczałkowice. Wyda cały ścioprany z tych warzołów, ale cóż, blachy niestety nic nie dawają, więc trzeba będzie się jakaś wycioprać jeszcze, zanim to wszystko wpakuję do auta. Późno, późno, nie skoro po naszemu, nie skoro, ja genau, nie skoro. No bo lało cedziło fest u nas, tutaj też. No i cóż, ale lepsze to niż siedzieć przed komputerem, telewizorem, a już tym bardziej lepsze jak oglądać szpil polskiej reprezentacji. Taki tu mamy lasy i mamy wieża obserwacyjna. Także kesze tutaj są, ale niestety nie znudły. Lepa. No i słuchajcie, wreszcie się udało. Mamy pierwszego dzisiaj kesza. A ukryty był kajś tam. Tutaj stacja tychy żwaków. A więc spoko oko, jak to się gada. Ho. I mamy mały problem na trasie. Jest tu strom powalony, ale to nie jest wielki kłopot. Przedostaliśmy się, ale tutaj mamy następny problem, tu jakiś barzoł jest. Dostaniemy. Ja tu już kiedyś był w tym miejscu. No, tu jest niedaleko starodroga z Bielska na Tychy, na Katowice w zasadzie. Ależ fajny widoczek. Że jednak ludzie w Polsce chyba już oprzytomnieli, bo nie widać już tego pompowania balonika. Nie widzę tych wszystkich aut ze biało-czerwonymi fanami. Fany już ściepane chyba. No dzisiaj raczej i w ogóle nie widziałem tego. Więc chyba coś się jednak zmieniło na dobre. Ludzie oprzytomnieli i przestają już ślepo wierzyć, że polska reprezentacja cokolwiek osiągnie. Bo tu nie ma co osiągnąć.
taki burdel jest od lat. Cną te lasy na potęga. Na potęga to cną dziady pieryńskie. No przepraszam, pomyliłeś się, jednak ten balunik się pompuje dalej. A my są już w rejonie Tyskiego Jeziora Paprocany. Ale w sumie wywieszanie czegoś takiego na oczyszczalni ścieków też dobry pomysł. Taki oto tereny tu jest. To są zabudowania zameczku myśliwskiego w Prądnicach, wybudowanego w latach 1760-66 przez ostatniego z Prądniców. Wszystko to tu jest odnawiane. Także fajnie. A tu jest taka trasa, czerwony szlak Piechty. Jako oto łąka, łęk w lesie. No i mamy takiego dosyć dużego kefa. Tychy Paprocany, jezioro. I mamy mały problem w Tychach, bo nawigacja pokazuje, że mamy tutaj jechać. Tu jest jednak zawarte. Także niestety nie pojadymy. Musimy to troszkę objechać. Pokazuje mi teraz zejście z kursu. Widzicie? Więc musimy cisnąć tu. Remont i nie da się jechać. I tu mamy kolejną wpadkę. Ślad pokazuje tu, a jest zakaz. Jak widać, celnikierzy mają go gdzieś. Ale ja tak nie robię. Sepu tańczymy. I mamy słynną tyską piramidę. Hotel. To dali Tychy. Kościół, ta kopuła mu jak Bazylika Świętego Piotra w Watykanie. Fajnie to wygląda. Chyba jedzie na umszo. O 8:30 wieczór. Nieźle. I genał słynne tyskie browary. I o co prawda nie ma koneserem piw. W ogóle alkoholów nie piję. Bo mi to nie ma do niczego potrzebne, ale Tychy właśnie słyną z browarów tyskich książęcych, założonych przez pszczyńskich książąt. I to są genau właśnie te browary.
Ja oczywiście nie robię degustacji, bo bym musiał jechać po spożyciu alkoholu. Raz, że jadę na rowerze, a dwa, autym też pojadę. Więc nie ma szans. Ale browary jak najbardziej bum po kozach. Teraz zawoniało piwem nawet. Tychy Czułów. W tej chwili już jada na Katowice Podlesie. A więc w stolicy dziś obyda. Fajnie, nie? No trochę zima się robi. A oryginał nie mam dodatkowych lądów. I kaj dodali, że będzie 30 stopni i tropikalne noce, a mnie już jest zima. Chyba nie może być takie cygaństwo. Ale jeszcze trochę tej trasy mamy. A wiecie co, żech się zorientował, że mam 35% na mobilnioku, a chcę kabla do powerbanka nie wziąć. Kabel został w aucie. Także nie mogę szaleć, bo jeżeli się mi mobilnik rozładuje, to garmin przestanie działać. I będzie lipa. No nie wiem, czy ja już jest w Katowicach, ale tu jakiś zakład widzę. Jest tu dom seniora, stały ląd. Ale oni tutaj pracują. Wieży wyciągowej nie ma, więc to nie jest jakoś gruba. Oczyszczania ścieków? Tako wielko? Jada Kajsi przez las w rejonie Katowic. O, skręcamy. Powiem wam, ja zupełnie nie wiem, Kajsia, w którym miejscu jest. Pod górkę tam widzę jakieś światła w oddali, światła uliczne, tam też coś. Najgorsze jest to, że jadę Kajś tu. I powiem wam, las robi niesamowite wrażenie. Wy tego nie widzicie, ale ja widzę te strumy. Naprawdę ogień. Czerwony szlak rowerowy. Czyli czyżby że wjechał na ten szlak z Katowic na Goczałkowice? Całkiem możliwe. Jeśli żeś go przejechał 11 listopada. O ile się dobrze orientuję, to było w 2018 roku, jak było stulecie Polski Nieprzynależności. Powiem wam, że człowiek już wszystko słyszy w lesie i widzi, ale też i grzybami zawoniało. A będą grzyby rosły. Ostatnio u mnie w ogrodzie, w ogrodzie rosły, no i się okazało, że są z chrobokami. Więc taki oto pożytek z nich był. Ewentualnie można było usmażyć, wajecznica zrobić i od razu byłoby z mięsem. No to witamy w Katowicach, słuchajcie. Katowice, Podlesie, Dąbrowa. Taki oto mały Bahnhof. Ktoś ich tam za mną jechał w lesie, ale potem zniknął Kajś, także cholera wie,
jest 22, więc jademy dalej. Ja Gnałżechę na granicy Katowic i Mikołowa. To są Katowice, miasto monitorowane. O, tak to może lepiej widać. Nie widać tych Katowic u wierzchu. Może tu będzie lepiej widać. Ja już widzicie, że są Katowice. Otóż Katowice to jest miasto, w którym ja się urodził. Co prawda nie w Podlesiu, tak jak tutaj jest dzielnica Tajda Katowic, a na Ligocie. W Katowicach Ligocie ja się urodził, w szpitalu kolejowym. I taki zbieg okoliczności jest, że urodziłeś się w Katowicach Ligocie, a mieszkam w Ligocie, ale innej. No cóż, tak to bywa. Pufola jest, wszystko jest, także spoko. Ja Gnał, już jestem w Mikołowie. Tam widać maszt Mysłowice Kosztowy. Nie wiem, czy wy widzicie, mrugo tam se. Tam widać okolice Tychów, te czerwone światło. I zarysy gór są widoczne, ale nie do was. Tutaj miał być cache w tym słupie, niestety nie ma. I gadają, że tu też śmierdzi, ale na szczęście nie śmierdzi. Ale okolica nawet dość fajna. Tako troszkę jakby kępa Rudzicko. Jest 11 w nocy. No to już Mikołów, osiedle Grunwaldzkie. Słuchajcie, nie, o tej porze na osiedlu być raczej nie jest dobrym pomysłem. To idzie wpysk dostać. Trzeba się tam jak najszybciej brać. Mój kolega z roboty właśnie wpysk niedawno dostał na osiedlu. Miasto już troszeczkę opustoszałe. Aha. I tutaj mamy bazylika. Na pewno będzie zawrzyto oczywiście. 11 w nocy, no to trudno, żeby była otwarta. Ale jest bazylika. A tam co jest? Jakiś budynek, tam coś pisze. Sąd rejonowy, no proszę, naprzeciwko bazyliki, tu jest sąd rejonowy, a tu jest sąd Boży. I tutaj jeszcze mamy ta bazylika z drugiej strony. Mikołowie, my już pomału będziemy kończyć. Wajza, tu jest auto na Sosnowieckich rejestracjach. Słuchajcie, w Sosnowcu zabili jednego ze fuzbalerów, kiedy u nas grał też. Także no niestety miasto to nie ma u nas zbyt dobrej renomy. No i tym samym trasa Mikołowsko-Rowerunu zaś przejechano. Druga trasa Gnałżechę zaś na rynku. W Mikołowie, więc fajna sprawa. Strefa Kubica zawrzyto. Strefa Kubica, ale jeszcze ludzie są.
Tak więc trasa ukończona fenomenalnie. I to mamy jakiś dynkmal jeszcze. Patron Mikołowa, święty Mikołaj, tak. Genau. No ludzie jeszcze opijają. Ten szpil co się skończył porażką polskiej reprezentacji. To było zresztą do przewidzenia i nikogo to nie dziwi. No to już mamy po północy, z nodłach już ostatniego kesza. Żeby was nie pociulać, to minął 11 po północy, a to jest Mikołów, a jest zima, więc nie skojarzycie terenu. Już jest niedaleko auta, nie będę już więcej nagrywał. Także słuchajcie, fajnie było. Super. Rajza, udało się. Wszystko poza oczywiście szpilem polskiej reprezentacji, ale do tego my już są przyzwyczajeni. Pierwsza rajza, która się kończy po północy w tym roku. No nie no, ja nie pierwsza, bo w Sylwestra przecież było. Ale mimo wszystko było fantastycznie, pogoda się poprawiła, rewelacja, więc kolejna trasa roweru przejechano, także Jerzech Fezrod z Kulitego i cóż powiedzieć, czymcie się i do zaś.